3, 4, 5. Kochani, witam Państwa bardzo serdecznie. Sobota, 12 stycznia. Spotykamy się na hali sportowej w Gościnie przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie w tej chwili odbywają się przygotowania do 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest ze mną Marlena Fidos, która po raz kolejny jest szefową Gminnego Międzyszkolnego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja oddaję głos po to, by Państwa zaprosiła na ten finał i opowiedziała, co tutaj się dzieje. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zbliżamy się, jesteśmy tuż przed 27 finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku chcemy pokazać, że pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci i bez focha, a ponownie gramy i chcemy zawalczyć o to, żeby nasze szpitale specjalistyczne były jak najlepiej wyposażone w sprzęt dziecięcy. W tej chwili trwają przygotowania, ostatnie przygotowania do Wielkiej Orkiestry, do tego naszego wspólnego bycia tutaj na hali, właśnie tak jak powiedział pan Marcin, hali sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej 14. Jest już prawie przygotowana kawiarenka, będzie bufet, jest loteria, jest sklepik karuzela, jest już przygotowywana do jutrzejszych występów scena i są wszyscy nasi nauczyciele i rodzice, czyli wszystkie te osoby, które są chętne do pomocy. Mogę powiedzieć tylko jedno, brakuje mi słów, bo cały czas, od dłuższego czasu spotykam się z Państwa przyjaznymi gestami. Chcecie pomagać i to jest widoczne. Telefony, wspólny kontakt, rozmowy, SMS-y. Za te wszystkie zainteresowania, które Państwo od pewnego czasu wyrażacie, dziękuję pięknie, bo jeszcze wczoraj dowiedziałam się, że Państwo Emanuela i Pan Radosław Gutowscy fundują nam koncert Pana Tomasa Grotto, który będzie u nas na naszej scenie od godziny 19. Będą nasze dzieci, nasi uczniowie, od przedszkola do gimnazjum naszych absolwentów. Proszę Państwa, jak zawsze, będzie to bardzo sympatyczny, gorący dzień, bo jeszcze w Gościnie nigdy się nie zdarzyło, żebyście zawiedli. Ja wiem, że jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać. Czekamy na Państwa, serdecznie zapraszamy. Jesteśmy już po drugim marszobiegu, który się odbył. Było nas około 53 osób, czyli już pierwsza impreza na cel WOŚP się odbyła. Odbyły się również mecze piłki nożnej tu na naszej hali, gdzie grali nasi uczniowie, a jutro przed nami wielki finał. Proszę Państwa, razem z Marcinem, który mi tutaj dzielnie pomaga, serdecznie zapraszamy. Oczywiście mówię to w imieniu pozostałych członków sztabu, jak i wszystkich, którzy się zaangażowali w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagramy po raz kolejny i oczywiście będziemy grać o jeden dzień dłużej, do końca świata i jeden dzień dłużej. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam na jutro. Ja tylko przypomnę, spotykamy się jutro od godziny 13 do godziny mniej więcej 20. Zapraszamy.